Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Film z Rockriderem Explor 520 cieszył się dużą popularnością, dlatego też chciałem w tym filmie opowiedzieć Wam trochę szerzej o całej serii tych rowerów i pokazać różnicę między modelem 500, 520 i 540, bo wbrew pozorom tych różnic między modelami jest naprawdę dużo. Czym ogólnie jest seria Rockrider Explor? Jest to nowa gałąź, która powstała w ofercie Rockridera. Charakteryzuje się po części trailową, bardziej sportową geometrią dzięki niższej główce ramy, krótszemu mostkowi, szerszej kierownicy. Natomiast nie zapomina tutaj o turystyce. Ma miejsce oczywiście do montażu nóżki, do montażu bagażnika. Dlatego też jest to taki rower na pograniczu segmentu turystycznego i segmentu XC, czyli segmentu rowerów typowo nastawionych na osiągi i do ścigania. Seria Explore jest po to, aby odkrywać nowe ścieżki, nowe trasy, pojechać do lasu, nie bać się zjechać, podjechać, bo mamy tutaj już napędy w każdym z tych modeli jednorzędowe. Co model to większy zakres przełożeń i lepsze stopniowanie. Każdy ten model wyposażony jest od rozmiaru M wzwyż w koła 29 cali. W rozmiarze S występuje na kołach 27,5 cala. Zapraszam więc do oglądania. W kolejnej części filmu opowiem Wam o różnicach między modelami 500, 520 i 540. Rozpocznijmy więc od RockRidera Explorer 500. Rower w rozmiarze M waży 14,85 kg. Zbudowany jest na aluminiowej ramie, zresztą jak każdy rower tej serii. Wyposażony jest w amortyzator o skoku 100 mm. Amortyzator to Santur XCM. Jest to amortyzator sprężynowy o średnicy goleni 30 mm. Mamy tutaj napęd 1 na 9 a więc z przodu jest jedna zębatka o 30 zębach, natomiast z tyłu mamy kasetę o zakresie przełożeń 11-42, co przy rekreacyjnej jeździe bez jakichś tam większych podjazdów w lesie jest wystarczającym przełożeniem. Oprócz tego rower wyposażony jest w koła, które możemy przemienić sobie na yy, Opony w systemie bezdętkowym. Wystarczy zmienić opony, nalać mleczka uszczelniającego oraz dokupić specjalny wentyl, i wtedy możemy cieszyć się z jazdy na oponach bezdętkowych. Dzięki temu mamy mniejszą wagę rotacyjną całego koła. Rower jest bardziej zrywny, ale też możemy jeździć na niższym ciśnieniu, co skutkuje lepszą przyczepnością w terenie. Każdy rower z tej serii wyposażony jest w hydrauliczne hamulce tarczowe, więc jest to już standard w tej półce cenowej. Oprócz tego mamy kierownicę o szerokości 740 mm. Krótki mostek, bo tylko o długości 60 mm, więc jest to już też ten element bardziej trailowy. Krótki mostek, szeroka kierownica dla większej zwrotności. Oprócz tego stalowa sztyca o przekroju 27,2 mm. I chyba z takich najważniejszych rzeczy o tym modelu to tyle. O modelu 520 nagrywałem wam już cały film. Tutaj chciałbym się skupić głównie na różnicach między modelami 500 i 520. Pierwszą zauważalną różnicą jest amortyzator. W modelu 520 mamy amortyzator z blokadą skoku, a więc możemy go sobie zablokować i utwardzić jego pracę na płaskich odcinkach, aby nie wytracać energii. Drugą sprawą jest fakt, że amortyzator ten jest z wkładem hydraulicznym, to znaczy tutaj tłumienie olejowe. Dzięki temu ten amortyzator podczas ugięcia nie oddaje nam w nadgarstki całej siły, którą włożyliśmy w ugięcie, w pokonanie przeszkody, tylko jest to fajnie tłumione, co jest również bardzo ważną sprawą dla większego komfortu podczas jazdy. Drugą sprawą jest napęd w tym modelu, ponieważ w modelu 520 mamy napęd 1 na 10 a więc z przodu mamy jedną zębatkę, z tyłu 10 przełożeń na kasecie. I kaseta będzie miała tutaj zakres przełożeń 11 48 więc jest to już naprawdę olbrzymi zakres przełożeń. Korba jest jednoblatowa o 30 zębach. Ale też jest to korba z, ze sztywną osią, czyli z łożyskami zewnętrznymi, które są lepiej odizolowane od warunków zewnętrznych. I też cała ta korba jest bardziej sztywna, więc przy mocniejszym pedałowaniu rzeczywiście odczuwamy to, że cały, cały support nie buja nam się na, na prawo i lewo, tylko jednak jest to sztywniejsze rozwiązanie. Z takich jeszcze różnic sztyca w tym modelu jest aluminiowa, co będzie po prostu troszkę lżejszym elementem. Rower w rozmiarze M waży 14,5 kg, więc jest tutaj już trochę lżejszy, no ale głównie warto do niego dopłacić ze względu na napęd, na, na tak naprawdę amortyzator z blokadą w skoku. I trzecią sprawą jest właśnie korba z drążoną osią przelotową, co też da nam większą sztywność. Więc te trzy elementy są tutaj zdecydowanie lepsze w porównaniu z modelem 500. Przejdźmy do kolejnego modelu, do modelu Explore 540. Jest to na razie mało dostępny model. Pojawiła się jedna partia produkcyjna, która momentalnie się rozeszła. No i też się nie dziwię, czemu się rozeszę, ponieważ jest to najtańszy na rynku rower górski ze sztywnymi osiami, który można znaleźć. Przeglądałem dużo ofert, nic nie udało mi się znaleźć. Wszystkie inne modele jednak są jeszcze na szybko zamykaczach. Tutaj mamy już ramę która jest bardzo przyszłościowa, bardzo fajna do dalszej rozbudowy. Sam model waży w rozmiarze M12 i kg. Mamy tutaj również napęd 1 na 10, tylko to jest napęd Shimano Deore. Korba o 30 zębach. Natomiast kaseta z tyłu o zakresie przełożeń 11 46. Shimano Deore działa w sumie hmm, Podobnie, jak dla mnie do osprzętu Microshift, który zastosowany jest w modelach 500 i 520, natomiast no tutaj troszkę ładniej, starannie jest to wykonane, więc na pewno dużej części osób może się taki napęd podobać. Oprócz tego mamy tutaj amortyzator, który jest amortyzatorem powietrznym. Jest to X Fusion RC32 o skoku 120 mm i o goleniach o średnicy 32 mm. Więc ja mamy tutaj szersze golenie, które zapewniają nam również większą sztywność. Większą sztywność zapewnia nam również taperowana główka ramy w tym modelu, bo model 540 jest już, jest już zbudowany na zupełnie innej ramie niż 500 i 520, bo rama, tak jak mówiłem, wyposażona jest w sztywne osie, które zapewniają nam również większą sztywność eee, i są już fajniejszym rozwiązaniem, bo też przy zdjęciu koła nie musimy za każdym razem regulować hamulców, ponieważ zawsze te koło wchodzi nam w to samo miejsce. I taki amortyzator z przodu, który tutaj mamy, również jest na, na sztywną oś i to w standardzie Boost, czyli jeszcze w standardzie poszerzonym, aby zagwarantować nam większą sztywność. Oprócz tego troszkę inne koła, które również są przystosowane do systemu bezdętkowego. Są one już, tak jak mówiłem, ze sztywnymi osiami. Hamulce również hydrauliczne, więc tutaj dużych różnic nie ma. Fajną też sprawą jest sztyca podśrodkowo, ponieważ jest ona z uchwytem na klucz imbusowy 4 i 6, więc w razie jakiejś tam powiedzmy awarii, coś by się potrzebowali. I dokręcić, no to zawsze te klucze mamy pod ręką. Sztyca też jest o przekroju 31,6 mm, więc jest to już taki standard do sztyc teleskopowych do sztyc właśnie opuszczanych, no i też w tym modelu taką sztycę również możemy sobie zamontować, więc jest to fajne rozwiązanie, żeby ten model pozwolił nam rzeczywiście korzystać z jazdy po bardziej stromych rejonach no i rzeczywiście dobrze się na tym modelu bawić. Powietrzny amortyzator w porównaniu z tym sprężynowym również będzie można bardziej precyzyjnie dostosować do masy swojego ciała. Będzie on już lepiej wybierał na nierówności i będzie zdecydowanie lżejszy. No i szczerze mówiąc, z taką konfiguracją, czyli z powietrznym amortyzatorem ze sztywnymi osiami, no jest to naprawdę kozacki rower i na rynku ciężko byłoby coś takiego znaleźć w tym budżecie, dlatego też jest on tak rozchwytywany i bardzo dużo osób o niego wypytuje. I jeszcze jedną rzeczą, o, którą, o której tutaj wspomnę, są opony. Są to opony Hutchinson Kraken, też to jest różnica między modelami 500 i 520, ponieważ te opony Będą już kompatybilne z systemem bezdętkowym, więc nic nie musimy tutaj zmieniać. Wystarczy właśnie wyjąć dentkę, zmienić sobie wentylek, nalać mleczko uszczelniające i mamy już konwersję na system bezdentkowy. Opony te są o szerokości 2,3 cala na trochę takim niższym bieżniku, ale też jest to bieżnik, który na suchych warunkach bardzo fajnie będzie sobie radził, ponieważ ma dużo takich drobnych klocków i dzięki temu też ta opona nie jest jakoś specjalnie ciężka. No, i chyba z takich najważniejszych rzeczy to tyle. Mogę Wam jeszcze powiedzieć o tym, że w każdym tym modelu są dwa mocowania na bidon w rozmiarze ML i XL. W rozmiarze S jest tylko jedno mocowanie. No i chyba tyle. Aha, jeszcze z tą sztycą opuszczaną, sztycą teleskopową, prowadzimy sobie przewód właśnie pod tą osłonką, która jest pod ramą, dlatego też jest to fajne, schludne rozwiązanie, którego też, które też pozwala na to, żeby jednak bardziej te wszystkie przewody były odizolowane od warunków zewnętrznych. Co może się podobać? Aha, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, tutaj cały czas, coś mi przychodzi na myśl, bo rzeczywiście ten model jest bardzo warty, warty uwagi. Mamy tutaj hamulce. Z przodu tarcza to 180 mm dla większej siły hamowania. Z tyłu jest to 160. No i chyba już opowiedziałem wam o wszystkim, czyli z takich najważniejszych rzeczy, o których warto zapamiętać w tym modelu. No to napęd 1 na 10 Shimano Deore, sztywne osie, powietrzny amortyzator. No, i chyba, chyba to tyle. I rzeczywiście ciężko, ciężko znaleźć. Jakbyście jakiś model znaleźli, w sumie w tym budżecie, na sztywnych osiach, na powietrznym orcederze, to wrzućcie w komentarzu koniecznie, bo jestem ciekawy. No, ja szukałem długo i nic takiego z nowych modeli nie można znaleźć. Dlatego też, tak jak wspominałem, ten rower cieszy się tak dużą popularnością. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że udało mi się przekazać wszystkie najważniejsze informacje o. Serii Explor i o trzech modelach, które udało się omówić. Tyle ode mnie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia na szlakach. Cześć!